Co się zdarzyło w sprawie Darski kontra Nowak? Jest to sprawa karna, którą zaczęła prokuratura rejonowa w Gdyni, skierowała akt oskarżenia do sądu rejonowego w Gdyni. Sąd dzisiaj uznał, iż sprawa powinna zostać umorzona z uwagi na brak znamion czynu zawiernego. Sąd w swoim postanowieniu i uzasadnieniu właściwie wskazał, iż nie zachodzą wszystkie znamiona czynu zabronionego, jeżeli chodzi wszystkie, o zachowanie. Że nie zawiera wszystkich. Muszą zawierać wszystkich, że aby uznać, że dany czyn zabroniony jest czynem przestępstwem, musi zawierać wszystkie znamiona czynu zabronionego. I zdaniem sądu nie można mówić o zamiarze bezpośrednim, jeżeli chodzi o zachowanie pana Adama Darskiego. No i sąd skupił się na tym, iż Adam Darski nie mógł zakładać, iż mimo tego, że nagrywanie było zabronione zdaniem sądu, to Adam Darski nie miał na to wpływu, że ktoś inny rozpowszechni bez jego wiedzy i zgody ten materiał i w ten sposób się pokrzywdzeni, którzy są pokrzywdzeni w tej sprawie, dowiedzą o tym materiale. Że bezpośrednio nikt z uczestników koncertu nie czuł się urażonym, który był na koncercie. Na tym głównie opierał sąd swoje rozstrzygnięcie. I co na to prokuratura? No, prokuratura na pewno jeszcze przeanalizuje jeszcze raz uzasadnienie tego postanowienia, ale wydaje się, że w takiej sytuacji decyzją prokuratury będzie złożenie zażalenia na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Gdańsku. A decyzja będzie przypuszczalnie albo w tym tygodniu jeszcze, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Czyli odpowiedź... 7 dni, w ciągu 7 dni należy złożyć zażalenie. Za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdyni, czyli tego sądu. Tak, czyli odpowiedź na apelację, na zażalenie, kiedy można się spodziewać? To znaczy... Chodzi o procedury sądowe. O, to jest kwestia, nie wiem, trudno wskazać, bo nie wiadomo, jak długo proces odwoławczy by trwał. Może być o 2-3 miesiące, tak mniej więcej, czyli po wakacjach. Tak się wydaje, z uwagi też na planowane pewnie urlopy. Jaka to jest sprawa dla pana jako prokuratora? No może niecodzienna, no bo to rzadko zdarzają się tego typu sprawy w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj właściwie jest spór co do prawa, a nie co do samego faktu zdarzenia, bo tego tak jakby nikt nie neguje, ale tutaj właśnie przerzucamy się ze stroną przeciwną argumentami co do prawa. No i tak chyba na to. Czy decyzja sądu nie jest swoistego rodzaju umyciem rąk? Nie wiem, no nie będę tutaj się wypowiadał w tej kwestii. Postaramy się zbijać te argumenty ewentualne w zażaleniu, które jeżeli zostanie złożone przez nas, to będą. Czy może być to precedensowa sprawa i może powrócić kolejna dyskusja, bo już kilka było na temat paragrafu 196? Z pewnością tak, z tym, że no, każda z tych spraw jest trochę inna. Tak samo sprawa pani Nieznalskiej, zarówno sprawa tutaj pana Darskiego. Nie znam do końca realiów sprawy i stanu faktycznego, jeżeli chodzi o panią Dorotę Rabczewską, dlatego trudno mi porównać z tamtymi sprawami, ale no niewątpliwie będzie ona stanowiła jakieś takie wytyczne, może trudno powiedzieć, być może taki wskaźnik dla innych tego typu postępowań.